Siemano, dziś witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Territorial Defense i przetestujemy upgrade nam Cinemamena. Zobaczymy, jak on się sprawuje i jak i po prostu czy jest mocny czy słaby. Pójdziemy sobie może na Cameraman Haku. Więc cyk. Startujemy sobie. Idziemy sobie na Cameraman Haku. Jaki trybek teraz, gdyby tu wybrać? Znaczy. Chyba Nightmare weźmiemy. Myślę. Albo nie, hard. Tak, wychillujmy. Znaczy się. Gdyby nie było tak za ostro, po prostu sobie wychillujmy. Wychillujmy sobie. Więc sobie nie będziemy wybrali Nightmare. Tylko taki trybik. Harda po prostu. Bo jak szczerze, to nie chcę mi się grać Nightmare'a. Dobra. Dwie kopijki postawiłem. Ten on kosztuje aż 3000 za postawienie. Więc jest dosyć drogi. W sumie drogi jest za postawienie, bo na przykład głupitka 100 kosztuje. Albo tutaj postawię jedną głupitkę, żeby po prostu zabiła. Dobra, jeden nie znalazł, że. Jest od tego przestawię tu online. O tak zawsze jest lepiej stawiać kupitki. Że jedna jakby i za nim, a nie tak o. Przynajmniej moim zdaniem. Chyba sobie upgrade'niemy stąd na trzeci lub czwarty level i po prostu będziemy na niego zbierać, bo na pierwszym levelu za postawienie to wygląda fajnie. Wygląda fajnie, okej? Okay? Wygląda fajnie akurat, tak szczerze. Wygląda jak taki duży TV-man. Dobra, ale to trzeba Santa upgrade'ować, jak to taki drogi ma. Jak za 3000 postawienie go, to jest drogo. Dobra. Pozbieramy na ten upgrade, upgrade'ujemy. Teraz poczekamy, cyk. Upgrade'ujemy. To gdzie ja się w ogóle dostaję, nie wiem. W ogóle napiszcie, jaka jest wasza ulubiona mapa w komentarzu. Bo ja jestem ciekawy, tak szczerze. Jaka jest akurat wasza ulubiona mapa. Dobra, chyba upgrade'niemy sobie tą Santa na czwarty level. Znaczy ogólnie Santa na czwarty level i stawiamy upgrade ten Cinemamena. Ciekawe, czy jest mocny, bo tak szczerze jestem tego ciekawy. Jak coś, to gram nie pierwszy raz. Jeszcze go nie testowałem. W sumie będę mógł wam pokazać, jak się wytradowałem za niego. A też później, jak skończymy tam arenę zagrać. A jeśli chcecie więcej odcinków z TTD, to zostawcie suba i lajka. Na przykład 5 lajków i następny ten odcinek z TTD. Dobra, gdzie postawić teraz tego? O, już prawie mamy. Chyba tak szczerze postawimy go gdzieś tutaj. Myślę, że dobra, tu postawiam. Tylko na pierwszym levelu w ogóle się nie broni, słyszałem. Dobra, cyk. Postawione. Ty, bo są takie tyci problemy. To tu upgrade'a i muszę coś postawić. Nie, Secret Agenta nie mam nawet.
Szybko kupitka. Kupitka, zabij tego boss toileta. Bo są takie tyci problemy. Oba jest dead. Tylko teraz tego paralizy toilet trzeba zabić. Oba zdechnie już. Dobra. Git, zasprzedam. I tu trzeba się zająć kupitkami też. Już na trzeci level ja upgrade na. Zaraz cinema upgrade'ować. Tego przestawia na przykład tu, o. Cyk, cyk. Dobra, teraz zbieramy trzy koła na jego upgrade'a. Na pierwszym levelu no, jest dosyć słaby. Ten akurat na jeden, dwa koła bije. On mieczek teraz jakiś dostał. I chyba ten mieczek bije w ogóle ten. Nie pamiętam w sumie ile. Ale wiem, że bardzo dużo. Dobra, poczekamy sobie. Green Laserek się kurde jakiś by przydał. Ale nie będę narzekał. Dobra. Musimy sobie na pewno Santa upgrade'nąć. Następny 4000 kosztuje. Dobra, ja chyba sobie widzowie upgrade'nę Santa na 7 level. Tak szczerze to się przyda. Zagraduję sobie Santa na 7 level i potem lecimy upgrade'owanie Titana. I na przykład kupidek też. Dobra, tą kupitkę tu przestawię. Może. No jednak. Ej, large toilety? To było coś takiego? Mi się nie wydaje, że były large toilety. Nie wiem, możecie napisać, ja nie pamiętam. Chyba czegoś takiego nie było. Tylko on się teraz w ogóle nie broni, jest taki problem. Ale na maksymalnym levelu słyszałem, że się broni aż 8 razy. Więc mega dużo razy się chroni. Czyli w sumie na maksymalnym levelu jest prawie niezniszczalne. Można powiedzieć. I telewizorek drugi dostał teraz w ogóle. Dobra, i teraz upgrade'ujemy go sobie ciągle. O nie, ty się teraz nie bronisz, kolego. Dobra, teraz sobie upgrade'ujemy. Dobra. Teraz już ma te, aż łącznie trzy telewizory. No teraz już wygląda fajnie. I jestem ciekawy, co ten stun tam, stun time robi. Czekajcie, no stun to znaczy, że ten, że jakby uśpić. Czyli może on może usypiać toilety. I na przykład ile tu będzie pisać, to będzie tyle sekund. O kurde, laser dostał teraz. Nie no, teraz wygląda przefajowo akurat. To muszę przyznać. Tak, kupitka. Upgrade'ik. Tą też upgrade'iemy. Chyba Santa sobie też upgrade'iemy na maksa. Poczekamy sobie. Hajsik, dobra, cyk. Santa no, robi dużo. Bo dwa koła co jedną grę na maksa levelu, no to jest dużo. Bardzo dużo. A w sumie gdyby nie Santa, to nie wiem, czy w ogóle bym nawet postawił tego upgrade'a tego Cinemamena. Się teraz ciągle myli z upgrade'em kameramanem.
Ja ogólnie mega za niego przepłaciłem, ale bardzo bym chciał mieć i jeszcze chciałem nagrać z tego film, żeby wam ten. Żeby sobie go przetestować i ogólnie nagrać dla was film z testowania go. O, teraz zostanie tego +3 na tym następnym levelu. Jestem ciekawy, jak to działa, żeby na przykład toilet będzie sobie leciał i na przykład nagle zostanie uśpiony. Ten nie będzie mógł się ruszać po prostu. Tylko ja mam tylko Santa, jakiś scientist, na przykład też kameraman by był, by było fajnie, jakby był. A w sumie na mega drogie upgrade'y. A zaraz dostaniemy. Mam sobie. Dobra. I dosyć teraz ten stun time. A nie, już myślałam, że to nie działa. Ale to są dwa kontrolety. Co zastępuje? Nie zastępował chyba. Ale teraz wygląda akurat mega kozacko. I jest mega masę, bo patrzcie, na przykład, no to jest 7 level jeszcze. 17, znaczy ten. 11, 11700 damage'a, 60 range'a, 0,3 cooldown na razie. Stun time ten. Jeszcze nie wiem, na czym to polega, są stun time'em. Ale no, jest mocno to. Gdzie? On się zatrzymał! To było ewidentnie widać, że on tak szedł i się nagle zatrzymał. Czyli to tak działa. I teraz ma to. Czyli na 5 sekund on stopuje. Ej, dobra, widzę to SOP. Tak szczerze, to SOP. Jest chyba najlepszy Titan, którego miałem w tej. Ogólnie w mojej grze. Dobra, ugryziemy go. Osiem koła następny upgrade. Ale jest nie tak tanio. Czekamy sobie. A tego upgrade do jego. Ale tak szczerze. Czy możemy sprzedać te kupidy? Dobra, robimy teraz challenge, widzowie. Że same te tajtany, dosłownie. Robimy taki cielędryk, że tylko dosłownie one. Dobra. Zaraz nas będzie stać. A dobra. I on na maksymalnym levelu się mega dużo razy broni. Więc to jest serio. Najlepszy Titan, jaki kiedykolwiek miałem w życiu. Ty. Przepraszam bardzo, co to jest? Co to jest? Dobra, nieważne. A jeszcze przy okazji sobie zrobię screena na miniaturkę. Co jak zrobimy, widzowie, screena na miniaturkę? Co jak jest to? Dodatek. Nie, jeszcze wtedy Santa, to jeszcze raz sobie zrobimy tego screena. Dobra. No i dobra. I teraz następny nie będzie tu. Cyk, 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 cyk.
Napiszcie, widzę tak z ciekawości. Jaki był wasz stan? Najlepszy Titan albo Unit Gry? Albo mój teraz to autentyczny moment. No, ale jest taki widzowie mocny. Przynajmniej dla mnie, okej? Okay? Dla takiego Merska to nie. Jak on ma z miliard takich. Dobra, zaraz widzę, będzie tam. Koniec gry. Pokażę wam, widzę też, jak go zdobyłem. Dobra. Zaraz tam. No patrzcie, jak ten balakał sobie umiera normalnie. Sorry, to oni wchodzimy sobie jak w masełko. A sobie prosto jak w masełko. Jeszcze potem może spróbujemy na nim zagrać Trip Nightmare. Bo moim zdaniem powinno się udać. Bo AOE. Czyli jakby te telewizory mega dużo robią. W sumie gdyby nie AOE, to ten Titan nie byłby taki dobry. Bo AOE bardzo dużo robi akurat. Chyba tak się doczyta. AOE. Tak no. Ale. A. Tu jest mega łatwy bossik akurat. Dobra, idziemy sobie do lobby. I dobra, pokażę wam widzowie, jak go zdobyłem. Czyli wejdę sobie w Trade History. I patrzcie teraz. Na przykład patrzcie, co dałem. Z Matthew się wytradowałem, żeby on mi gadał. I Anoncera dałem. Scientist TV ma Upgrade Titan Cameraman na Dual Blade'a, Large Bunny Man, Cupid, Aster, Aster, Secret, Spar, dużo Aster, Speakermanów, Rokety, Kamera Helikopter, Large Mediki jakieś i 2145 gemów i się tak z nim właśnie wytrajdowałem. A więc no. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, to na tyle z tego odcinka, a więc no. Nara!